11 lipca 1944 roku. Drugie zgrupowanie majora Mieczysława Potockiego Węgielnego przeszło do natarcia. Pierwsza brygada zgrupowania porucznika Czesława Gromczewskiego Juranta zajęła Mejszegolę. Okazało się, że na odsiecz oblężonym w Wilnie Niemcom szedł jeden pułk zmotoryzowanej piechoty, wzmocniony czołgami. Walkę zgrupowanie zdobyło. Baterię moździerzy, kilkanaście ciężkich i ręcznych karabinów maszynowych, 150 karabinków, apteczkę polową, wiele skrzynek amunicji i różnego sprzętu wojennego. Do niewoli wzięto 150 żołnierzy niemieckich. Straty wyniosły 2 zabitych, 12 rannych. Wśród rannych był szef sztabu zgrupowania kapitan Jan Drozdowicz-Gerwazy oraz sanitariuszka Ola z 23 Brygady Wrocławskiej. W tych dniach do zgrupowania została przydzielona druga brygada porucznika Wiktora Koryckiego, Kaziuka, macierzyście należąca do pierwszego zgrupowania Armii Krajowej. Brygada ta brała udział w walkach osłonowych o Wilno. Odeszła do pierwszego zgrupowania w dniu 12 lipca. W tym czasie zgrupowaniem numer 1 dowodził major Aleksander Wasilewski, Olesiński. Lipca 1944 roku. Zgodnie z rozkazem otrzymanym od generała majora Stepana Gladyszewa, Bielkina, dowódcy 277 Dywizji Piechoty, major Węgielny miał przeprawić się całością sił przez Wilię i kontynuować pościg za nieprzyjacielem w kierunku Kowna. Chorążo Serafim! Jestem! Do mnie! Na rozkaz, panie majorze. Co oni tutaj piszą? Towarzysz major, przepraszam. Panie majorze. Prawie prowadzi. General Gladyszew rozkazuje 12 lipca przyprawić się całością sił przez Wilię i kontynuować pościg za nieprzyjacielem w kierunku na Koszedary. Podczas realizacji tego rozkazu, gdy oddział rozpoznawczy zgrupowania pod dowództwem porucznika Borysa Sztarka Ptasznika wraz z podporucznikiem Andrzejem Święcickim Fryczem przeprawił się już na drugi brzeg Wilii pod Sejmieniszkami na zachód od Mejszegoły w celu rozpoznania wroga w kierunku na Koszedar. Panie majorze! Panie poruczniku, rozkazuję ze swoim oddziałem wraz z oddziałem Kedywu Frycza przeprawić się przez Wilię na zachód od Mejszegoły, o tutaj w rejonie Sejmieniszek, w celu rozpoznania wroga na Koszedary. Rozkaz! Za mną! Około godziny 10 major Węgielny otrzymał rozkaz od podpułkownika Aleksandra Krzyżanowskiego-Wilka, dowódcy Okręgu Wileńskiego i Nowogrodzkiego Armii Krajowej, o koncentracji wszystkich oddziałów Armii Krajowej z Okręgu Wiano i Nowiu na południu od Wilna w rejonie Wolkorabiszek. Koncentracja jednostek Armii Krajowej była b wynikiem porozumienia się komendanta Okręgu podpułkownika Wilka z dowództwem Armii Sowieckiej działającej na obszarze Wileńsko-Nowogródzkim. W związku z powyższym major Węgielny natychmiast przerwał przeprawę, zawiadomił generała Gladyszewa i podpułkownika Morozowa o rozkazie koncentracji oddziałów Armii Krajowej oraz odmeldował się na piśmie, życząc powodzenia w dalszej walce przeciwko wspólnemu wrogowi. Czołem, panie majorze, tutaj rozkaz od generała Wilka. Генерал зміни розкази. Натихмястова концентрація в районі Волкорабішек. Натихмяз допенць пташника і завруч господ Сейменішек. Генерал зміни розкази розказує натихмястову концентрацію в районі Волкорабішек. І прикажте генералові Гладишевові, що не можемо учасничати в дальшій акції з совітами.
I stop, i jeszcze wezwij wszystkich generałów, tych dowódców brygad. Jednocześnie zarządził pogotowie marszowe w stronę Wilna. Ze względu na czynne lotnictwo nieprzyjaciela, przemarszu postanowił przeprowadzić w nocy. Generał Gladyszew wystosował na ręce majora Węgielnego pismo z podziękowaniem dla wszystkich żołnierzy drugiego zgrupowania za wzorową walkę przeciwko Niemcom. Towarzysz major, przepraszam, pan major. Stary znajomy. Tak, точно. Вам благодарность, майор Гладышев, за совместные боевые действия. No to dziękuję. Życzę ci? Chorąży syratim. Podziękuję majorowi i przekaż... Po załatwieniu formalności związanych z odejściem z grupy Gladyszewa o godzinie 18 zgrupowanie wymaszerowało w kierunku Wilna do rejonu koncentracji oddziałów Armii Krajowej. Przesuwało się normalnym marszem ubezpieczeniowym ze względu na możliwość spotkania nieprzyjaciela, który jeszcze się bronił w Wilnie i w każdej chwili mógł ujść z okrążonego miasta. Major Węgielny wybrał drogi boczne przez las, zostawiając drogi główne armii sowieckiej. Obawiał się nieporozumień w nocy, które w takich okolicznościach nie trudno. Panowie oficerowie, ogłaszam pogotowie marszowe w stronę Wilna, w rejonu koncentracji Wukorabiszki. Będziemy przemieszczać się nocą, bocznymi drogami, lasem, żeby uniknąć różnych nieporozumień ze stroną sowiecką. Ale komendancie, Sowieci mieli nam pomagać, przecież razem mamy iść na Wilno. No razem to razem, ale wiecie to w nocy, czy nie rozpoznają, czy jeszcze co, i przecież nie wiemy, gdzie są Niemcy. Tak jest, mamy już schodzić z drogi. No co, naprzód panowie. Szli w dwóch kolumnach. W kolumnie głównej, południowej, była 4. Brygada Narocz podporucznika Lundina Wojciechowskiego Ronina, 36. Brygada Rzejmiana kapitana Witolda Tiewlicza Wujka, pluton artylerii, pluton pionierów, drużyna łączności i poczet dowódcy wraz z wozami sanitarnymi. W kolumnie bocznej, północnej, była 1. Brygada porucznika Czesława Gromczewskiego Juranda i 23. Brygada Braslawska porucznika Witolda Kisiela Światoldycza. Około godziny 16.30 w celu rozpoznania major Węgielny wysłał oddział rozpoznawczy porucznika Ptasznika. Miejsce wypoczynku po nocnym marszu przewidywał w rejonie Krawczuny, Nowosiulki, Płócieniszki, Korwieliszki. Dalszy marsz do rejonu koncentracji miał nastąpić po odpoczynku i rozpoznaniu możliwości przejścia przez Wilię. Nocny marsz drogami bocznymi i lasem był uciążliwy. Zaczął padać drobny deszcz. Odległość od miejsca przewidywanego zakwaterowania wynosiła 26 km. Za mną! Marsz! Panie poruczniku, rozkazuję ze swoim oddziałem spenetrować miejsce wypoczynku. Krawczuny, Nowosiulki Dolne, Łucieniszki, Karwiliszki. I jeszcze stop, jeszcze miejsce przeprawy przez Wilię następnego dnia. Panie rozkazuję. Jano. Lipca 1944 roku. Wilno, Zakręt. W związku z niemożliwością wyjścia z okrążenia w rejonie więzienia na Lutiszkach i wzdłuż lewego brzegu Wili w kierunku Wilczej Lapy i Ponar, generał Stachel po utrzymaniu zgody Hitlera wydał rozkazy o przerwaniu frontu i przeprawie przez Wilię dwoma grupami na Zakręcie. Później przemaszerowaniu na zachód, pocięciwie jak zatacza Wilię,
przejść koło jeziora Dilurze i wsi Krawczuny, ponownie dotrzeć do rzeki i pod osłoną grupy bojowej oberstleutnanta Tolsdorfa w Wadze Kodzieńskiej przebić się do głównych sił. Koło obserwatorium Uniwersytetu Stefana Baturego na Zakręcie zdjęto ogumienia samochodów w celu wykorzystania dętek do przeprawy, przygotowano do wysadzenia działa, wyszczelano konie, rozdzielono racje żywnościowe, przezbrojono żołnierzy w broń maszynową, rozdano amunicję, żołnierzom nakazano pozbyć się drobiazgów. Pod osłoną pułku policyjnego SS rozpoczęto przeprawę. Grupą północną dowodził major Sot, południową major Schubert. Tutaj przejdziemy koło jeziora Jeluże, ale tutaj idąc przez tą szkatulę, idąc na te popiszki, zastawem skręcimy w prawo i za szkatulą od razu skręcimy w lewo, żeby iść naprzód tutaj w kierunku Krawczu. I chyba będziemy tutaj mieć nocleg przed jutrzejszym wymarszem. Lipca 1944 roku. Na wzgórzu 174,4 z trygonometrem koło wsi Krawczuny rozlokowała się bateria sowieckiej artylerii przeciwlotniczej. Gdy przednia szpica brygady Juranda mijała wzgórze, Sowieci odpoczywali, spożywali posiłek, byli serdecznie, pozdrawiali, nazywali żołnierzy Armii Krajowej żołnierzami Sikorskiego. Zaniedbali jednak środków ostrożności i zostali wyrżnięci przez grupę północną dowodzoną przez majora Sota. Chociaż Niemcy zdobyli wzgórze, jednak stracili swojego dowódcę.
godzina 4:30, gdy z kolumny głównej brygady oddziały specjalne rozchodziły się do miejsca kwaterowania, major Węgielny usłyszał początkowo pojedyncze, a później serię strzałów z broni maszynowej. Początkowo sądził, że to jeden z patroli zgrupowania przez pomyłkę wymienił strzały z patrolem sowieckim. Widoczność ze względu na padający deszcz była słaba. Niestety po kilku minutach nastąpiły nowe serie strzałów, a strzelanina chwilami nawet wzmagała się. Major Węgielny wysłał w tym kierunku dodatkowe rozpoznanie. Na razie musiał czekać, gdyż brak było wiadomości do decyzji. Położenie zgrupowania ze względu na rozejście się brygad do rejonów zakwaterowania i brak jeszcze łączników z tych rejonów nie było korzystne. Godzina 5:30. Major Węgielny otrzymał pierwszy meldunek, że w Krawczunach, 7 km na północny zachód od Kulwarku Zakrzyń w Wilnie, pierwsza brygada Juranda natknęła się na kolumnę piechoty niemieckiej idącej od strony Wilny. I na 6. Kolejne meldunki przekazane od żołnierzy sowieckich z dywizjonu artylerii przeciwlotniczej. Major Węgielny dowiedział się, że w kierunku Wilna, zakrętu, maszerują dwie kolumny piechoty niemieckiej. Ze znamieńców niemieckich wynikało, że Niemcy przeprawili się przed Sidem przez Wilnię i uszli z okrążenia Wilna, z zamiarem przebicia się do własnych oddziałów, które znajdowały się bardziej na zachód. Z punktu obserwacyjnego na zasiłki Dolna major Węgielny ocenił osobiście siły kolumn nieprzyjaciela na około 2,5 tysiąca żołnierzy. Natychmiast wydał polecenie ściągnięcia wszystkich dowódców brygad i oddziałów specjalnych na punkt obserwacyjny. Polecił postawić oddziały w stan pogotowy. Panie poruczniku, proszę podejść jak najbliżej prawdopodobnej potyczki i sprawdzić, co tam się dzieje. Rozkaz! Tam! Godzina 7. Major Węgielny podjął decyzję uderzenia na południową kolumnę nieprzyjacielską idącą wzdłuż linii. Kolumna niemiecka posuwała się wolno, często przystawała, rozpoznawała dokładnie teren. Cały czas obserwował ze wzgórza Nowosiłki Dolne kierunek przesuwania się kolumny niemieckiej. Wydając kolejne rozkazy dla brygad, każdemu dowódcy podawał swój zamiar, wiadomości o Niemcach i położenie własnych oddziałów. Idziemy po naszych. Godzina 9. Major Węgielny zauważył, że kolumna nieprzyjaciela wyraźnie skierowała się na Wakę Kowieńską, a nie na Dirulę Skalkę. Początkowo sądził, że to było spowodowane uderzeniem brygad z kierunku północnego. Godzina 11. Pojawienie się 16. Pułku Strzelców Spadochronowych oberstleutnanta Szymera z grupy Tolsdorfa było całkowitym zaskoczeniem. Okazało się, że pułk ten w sile około 500 strzelców przeprawił się przez rzekę na prowizorycznych środkach przeprawowych celem osłony przeprawy grupy generała Stachela. Плютоновий Котфіца, доводця дружини Саперській, який знав російський, ведлук розказу удався на взгужа вияснити непорозуміння. На взгужу з тригонометром ситуація улегла цілковітої зміни. Там вже були німці. Niemiec powiedział przekazy dowódcy brygady, że dysponują dużymi siłami, ale walki podjąć nie chcą. Proszą o przepuszczenie. Po czasie puścił wszystkich wolno. Nie, to robię.
Ze wzgórza zaczęły zbiegać żołnierze. Wśród nich był plutonowy kotwica. Po chwili rozpoczęła się nawala ogniowa. Chłopcy! Za mną! Dwukrotnie śmiertelnie ranny poległ dowódca pierwszej brygady kapitan Czesław Gromczewski Jurand. W rezultacie został śmiertelnie ranny dowódca broni maszynowej, starszy sierżant Maurycy Palienko Strug, plutonowy Szary i plutonowy Janek. Pisemny meldunek generała Staheля, złożony po bitwie, brzmiał. W godzinach porannych 13 lipca doszło do nawiązania styczności z nieprzyjacielem. Zwłaszcza wzdłuż Wilie miały miejsce ciężkie walki. Około godziny 9 pierwsi żołnierze osiągnęli Wilię, naprzeciw pozycji zaporowej oberstleutnanta Tulsdorfa. Pod osłoną strzelców spadochronowych rozpoczęła się przeprawa. Niestety Wilia była tak rwąca, a materiał przeprawy tak skąpy, że przeprawa trwała cały dzień. Nieprzyjacielskie ataki i utonięcia spowodowały znaczne straty. Ponad 2000 ludzi osiągnęło zbawczy brzeg. W bitwie tej zostało wyeliminowanych z walki około 1000 żołnierzy niemieckich. Godzina 14. Natężenie walki znacznie zmalało. Walka powoli ucichła. Pamiętając o przemarszu zgrupowania do rejonu koncentracji na południe od Wilna w rejon Wolkorabiszek, jako głównym zadaniu major Wendzielny oddał rozkaz do odskoku. Z rozpoznania, które już przedtem nakazał co do możliwości przejścia przez Wilię, okazało się, że wszystkie mosty w Wilnie były zniszczone. Został zbudowany przez saperów sowieckich wojskowy most w rejonie Trynopola pod Werkami. Stąd decyzja przejścia na noc do rejonu Werk, gdzie zarządził odpoczynek po całonocnym marszu i dziennej walce. Niemcy, rozdrażnieni atakiem Polaków, dobijali rannych strzelając w głowę. Tak zginął Akowiec Kukulka. Szczęście miał natomiast Bolesław Porębski, szperowiec. Będąc ranny, pozostał na polu walki. Był trzykrotnie dobijany. Otrzymał 2 strzały w głowę i 1 w szyję. Jednak mimo odniesionych ran przeżył. Drugim szczęściarzem był dowódca sekcji kawalerii Termit, który wdrapał się na drzewo i został niezauważony przez Niemców.
Straty zgrupowania wyniosły 80 zabitych, w tym dowódca pierwszej brygady kapitan Czesław Gromczewski Jurand oraz 40 rannych żołnierzy. Bitwą tą, która miała miejsce w dniu 13 lipca 1944 roku między godzinami 5 a 14, zgrupowanie zakończyło swe walki z Niemcami. Dalsze losy żołnierzy zgrupowania potoczyły się wbrew ich intencjom i w sposób dramatyczny. Pogrzeb ofiar odbył się 14 lipca na cmentarzu w Kalwarii. Część poległych została pochowana w Wilnie na cmentarzu Derewnickim. Oficjalny raport zgrupowania generał Wilk przyjął 16 lipca w rejonie Wolkorabiszek. Przy składaniu raportu major Węgielny otrzymał od generała Krzyż Virtuti Militari 5 klasy za całokształt walk w okresie akcji Burza, a przede wszystkim za bitwę pod Krawczunami. Wszystkich dowódców brygad mianował o stopień wyżej. Niestety, w dniu 17 lipca około godziny 20 major Węgielny został przez władze NKWD zatrzymany w Boguszach i wraz z innymi współtowarzyszami przewieziony do więzienia na Lutiszkach w Wilnie. Nazajutrz, 18 lipca, zgrupowanie numer 2 zostało przez wojska sowieckie otoczone i rozbrojone. Znaczna część żołnierzy została przemieszczona do Miednik, a następnie wywieziona do Związku Sowieckiego.